serdecznie w ramach 10. edycji Laboratorium Miłości. Dziękuję Wam bardzo za liczne przybycie. Jest Was no, dużo, dość dużo, około więcej na pewno niż 15 osób. Także na samym początku chciałem Wam przynieść, wymyśliłem żart specjalnie na dzisiejszą okazję. Jest to żart z medycyny. Proszę nie zasypiać, bo wystawimy Wam potem rachunek za narkozę. Także no, taki suchar trochę, bo ja z medycyną mam tyle wspólnego, co moja naklejka dzielny pacjent. Także musicie. Tak. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić Waszych i naszych dzisiejszych gości, którymi są Państwo Małgorzata i Rafał Lasek. Jest to małżeństwo z 23-letnim stażem, wieloletni animatorzy inicjatywy Małżeńskie Drogi, współtwórcy duszpasterstwa akademickiego w Sawerianu, w Opolu oraz domu rekolekcyjnego Księżyc Sercanów w Kluczborgu, gdzie prowadzą warsztaty dla narzeczonych oraz rekolekcje dla małżeństw. Ja w ogóle też wczoraj byłem świadkiem takiej rozmowy małżeństwa, gdzie kobieta pyta się mężczyzny, czy za co ją tak bardzo kocha, czy za jej piękny uśmiech, czy za wspaniałą, rewelacyjną figurę. On tak spojrzał na nią i odpowiedział, no na pewno za poczucie humoru. Także wydaje mi się, mam nadzieję, że tak tutaj nie ma. Jest też z nami ojciec Jacek Drabik. Ojciec Jacek jest ze Zgromadzenia Jezuitów. Obecny duszpasterz akademicki Xaverian w Opolu. Studiował filozofię w Krakowie oraz teologię w Warszawie. Podjął także studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Coppilla z teologii duchowości w Madrycie. Jest też z nami Kinga Bednarczyk, studentka trzeciego... Musicie mnie uprzedzać przed brawami, bo ja zawsze myślę, że to dla mnie i tak potem jest trochę głupio, wstydzę się i tak się... Kinga jest studentką trzeciego roku psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Kinga jest obecnie koordynatorką grupy charytatywnej w naszym wspaniałym duszpasterstwie Redemptor. Zmierzą się oni w panelu dyskusyjnym i odpowiedzą na pytania. Czy wystarczy Photoshop, żebyśmy byli idealną parą? Cały panel poprowadzi Maciej Reichfeld, dla niego też ogromne brawa. Maciek jest gościem redaktora wrocławskiego. A nie, przepraszam, redaktorem gościa wrocławskiego też. Także dziękuję. I zapraszam bardzo. Witam serdecznie, no ja żadnych żartów nie przygotowałem, więc nie będę taki śmieszny. Ale tak jak już było zapowiedziane, bardzo ładna z nas para, wystarczy Photoshop, taki jest temat dzisiejszej naszej dyskusji. Cieszę się, że tutaj spośród prelegentów mamy, można powiedzieć, takie trzy różne spojrzenia. Tutaj już prelegenci byli przedstawieni, więc nie będę się powtarzał i myślę, że możemy rozpocząć dyskusję od takiej kwestii. Współczesny młody człowiek dzisiaj bazuje mocno na sprawach takich zewnętrznych, stąd ten Photoshop w tytule, takich materialnych. Mam takie wrażenie, że nie wiem, czy bardziej jak kiedyś, może dlatego, że nie było takich narzędzi, jak nie wiem, komputery, tablety czy smartfony, ale na pewno dzisiaj dla wielu par liczy się ten wizerunek w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, na Snapchacie. Wszędzie zdjęcia, najlepiej najładniejsze, najlepiej, żeby wszystko było widać, co za nami, gdzie jesteśmy, jacy to nie jesteśmy szczęśliwi. Tak zwane takie trochę zbyt płytkie podejście do rzeczywistości. To nie jest teza, to jest hipoteza. Czy zgadzacie się z tym? I jeśli tak, to jak z tym walczyć, jak to zmienić? Żeby młody człowiek dzisiaj wśród takiego stylu konsumpcyjnego, gdzie właśnie otwiera smartfona i widzi, że wszyscy znajomi, prawda, tu byli, tak byli, a ten ma piękną dziewczynę, a ten to z nią jest w ogóle tak szczęśliwy na tym zdjęciu, że na pewno są idealni, nigdy się nie kłócą i tak dalej. Czy możemy to zmienić? Jak to zmienić? Czy może to jest hipoteza błędna? I może zaczniemy od spojrzenia małżeńskiego. Ja zawsze się bardzo się cieszę, kiedy widzę tyle tylu młodych ludzi, więc witajcie. O, kochani, taki ważny temat i fajnie, że jesteście. Ja tak się właśnie zastanawiam, no wiadomo, ja już jestem to stare pokolenie, można powiedzieć. Najstarsza córka 30 lat.
I tak sobie, słuchajcie, myślę, jak patrzę właśnie gdzieś tam na fejsie, takie same uśmiechnięte buzie, te pary po prostu takim zioną, po prostu pozytywną energią. I niestety patrzę na to tak troszeczkę z przymrużeniem oka, gdyż spotykam się na co dzień i z narzeczonymi, z małżeństwami, którzy gdzieś tam mają problemy i widzę, że przez ten uśmiech, ten, który zdobyty jest tylko na tą chwilę, gdzieś pod spodem jest niestety zawsze, może nie powiem zawsze, ale przeważnie jakiś problem. Gdzieś tam chcemy na zewnątrz pokazać coś, bo kryjemy często coś. I zawsze no niestety doszukuje się tam tego drugiego dna, przynajmniej ja tak mam. Jakoś patrzę na to i chcę zobaczyć szczerość w tych zdjęciach. Chcę zobaczyć to, co jest prawdziwe, ale zawsze mam z tyłu głowy takie uwaga, uwaga, coś się pod tym kryje. Nie wiem czemu tak mam. Nie wiem, co to jest Photoshop. Taki ulepszasz twarzy. W ogóle rzucił parę razy, nie wiem, czy mnie nie obrażał, po jakiemu to było. Bo za dawnych czasów to faktycznie tam trochę żeśmy rzeźbili w kamieniu ręce. Zresztą to po mnie widać, nie? Bo ja się zastanawiam, czemu mnie tu zaprosili. Pewnie, żeby od razu było widać, jaka tragedia jest w związku, nie? I żeby był przykładem, żeby... To nie jest takie proste, słuchajcie. Nie? Pewnie mi ten Photoshop się też przydał gdzieś tam. A tak poważnie, taką chyba prostą, logiczną, podstawową rzeczą jest to, że jak człowiek jest w wielkiej rozpaczy, to nie robi sobie zdjęć i nie wrzuca gdzieś tam na te portale społecznościowe, no bo czym się palić, tak? Jak już mu przez chwilę jest dobrze, to no to tak, to się gdzieś tam pojawi. A że ci ludzie często trafiają potem do poradni, czy moje córki się śmieją, bo ja w sądzie pracuję, więc tam opowieści trudne, sprawy nie oglądam, bo mam przez 8 godzin. Ci ludzie, którzy tam wrzucają te zdjęcia, potem trafiają właśnie z pewnymi sprawami. Więc wiem, że to jest tak, no, trochę na pokaz, tak? Trochę na pokaz. To nie jest tak chyba, że to jest nieprawda. Bo zdarza nam się być szczęśliwym. Ale myślę, że zdarza nam się. Częściej jesteśmy zmęczeni. No nie chcę powiedzieć sfrustrowani, ale zmęczeni, tak? Jakoś tam życiem, trudnościami, związkami, które są skazane na tragedię. No, Ojcze, czy właśnie powinniśmy to wypośrodkować, czy... No bo nie chcemy tego potępiać, ani stwierdzać, że to jest jednoznacznie złe. Oczywiście jakaś tam aktywność w mediach społecznościowych ma też swój sens, ale ma też swoje granice. Ja myślę, że to jest dobry na początek, natomiast żeby iść głębiej, to nie wystarczy. Tak zresztą jak funkcjonuje Photoshop, który się używa do tworzenia plakatów. Ja akurat wiem, co to znaczy, bo musiałem się nauczyć w ostatnim czasie obsługi Photoshopa, więc chodzi o stworzenie czegoś, co przyciągnie uwagę, co przykuje ją, zwróci, zatrzyma się człowiek przy tym, popatrzy i być może go to zainteresuje i chce pójść dalej. Jak jesteście w duszpasterstwie, to wiecie, na czym to polega. Jest ogłoszenie i chodzi o to, żeby wywołać efekt taki, że wow, ktoś się zatrzyma, popatrzy i być może przyjdzie. Być może tak zadziałało na te spotkanie, że przyszliście, że coś przyciągnęło waszą uwagę i ale to jest mój początek, nie? Ten pierwsze wrażenie. Natomiast po to, żeby się przyjść, przekonać, co za tym się kryje dalej, trzeba jednak pójść głębiej, podjąć refleksję, zobaczyć, poznać w ogóle osobę, mówimy już o relacjach, że same zdjęcia, to mogą być cudze w ogóle zdjęcia, bo nie być zdjęcia tej osoby. To znaczy, wiecie, wirtualny świat funkcjonuje, że on jest wirtualny, nie wiemy, z kim rozmawiamy. To jest po drugiej stronie ekranu, chociaż on może wrzucać tysiące zdjęć z różnych miejsc świata, to nie wiemy, czy to jest ta osoba, czy nie jest ta osoba, dopóki faktycznie, fizycznie nie spotkamy w życiu, nie wypijemy z nim, nie wiem, kawy, herbaty, zamienimy kilka słów, a to jest znowu wstęp do ciągu dalszego. Ja trochę chciałabym się na taki problem, jakim jest obecna globalizacja, bo z jednej strony ona nam przynosi strasznie dużo możliwości i możemy poznawać wiele osób z różnych nawet kontynentów, z różnych miejsc. Jakby przekazywanie informacji w tych czasach jest bardzo łatwe, ale z drugiej strony niestety bardzo często wyklucza się to, co jest innością. Ja się znowu spotykam z takim problemem, że dużo osób robi w życiu naprawdę bardzo wartościowe rzeczy, bardzo takie sensowne rzeczy i naprawdę są dobrze w tym, co robią, ale jednak nie mogą poczuć się w pełni wartościowi, bo wciąż porównują się do innych.
I może też tutaj jakby tworzenie tych profili na Facebooku sprawia, że wciąż się porównujemy z innymi i nie potrafimy zbudować swojego takiego poczucia wartości i swojej samooceny. Też myślę, że tutaj się pojawia inny problem, że jakby nie mamy takiej potrzeby poznawania ludzi, bo ludzie po prostu pokazują nam wszystko w swoim życiu. Wystarczy, że wejdziemy na profil takiej osoby i w zasadzie widzimy wszystko. Czy ona się interesuje, jakich ma znajomych, gdzie była. I nie ma takiej potrzeby poznania. Nie ma takiej potrzeby otwarcia się na drugiego człowieka i takiego głębszego dotarcia do niej. Także myślę, że to też jest taki problem obecnych czasów. No i niestety myślę, że taki problem, z którym spotyka się wiele z nas. Ja jeszcze bym wrócił tutaj trochę do tego, co ojciec powiedział. Ojciec współpracuje ze studentami w duszpasterstwie i widzi też to, jaki wpływ mają na nich media społecznościowe, tutaj, prawda, Facebooki i te inne zaklęcia, które powiedziałem na początku. Czy można to obrócić na plus dla w takim temacie, w kontekście związku? Czy to może być rzeczywiście coś, co będzie się tylko pozytywnie mogło przysłużyć dla związku, dla młodych ludzi? No w duszpasterstwach te pary są, prawda? Często się ludzie się poznają w duszpasterstwach, wiążą się tam, później z tego wynikają małżeństwa. Więc czy to rzeczywiście można przekuć na tylko taki pozytywny aspekt, tak? Bo mówimy tu o zagrożeniach, ale też, prawda, no nie da się ukryć, że te większe możliwości, to o czym tutaj mówiła Kinga, ta wymiana informacji może być też chyba pozytywna między młodymi ludźmi. Jak najbardziej to co, nie wiem, mówiłem, to się słuchali. To nie chciałem powiedzieć tego, że internet jest zły i B i w ogóle nie. To jest oczywiście szansa poznania ludzi i to jest okno na świat. Wiem, że może być oknem, ale może jest tam też sporo po prostu gnoju i zupełnie można się pogubić w tym wszystkim. Więc trzeba być człowiekiem, który potrafi wybierać. To też nie jest proste dzisiaj i łatwe, żeby wybrać z tego mnóstwa możliwości, które tam są i dotarcie do różnych miejsc, osób i tak dalej, wybrać to, co dla mnie jest wartościowe i co może mi posłużyć oczywiście do rozwoju, bo mogę się też pogrążyć, nie wiem, że są ludzie uzależnieni od internetu, którzy nie widzą nic poza tym światem i nie chcą w ogóle kontaktu ze światem. I wystarcza ekran i to wystarcza zupełnie. Więc oczywiście to jest wielka szansa, ale nie chcę powiedzieć, że tylko zagrożenie, bo myślę, że internet naprawdę otworzył wiele, bo jestem też z pokolenia, przejściowym, który pamięta czasy bez internetu, bez komórek i jak się żyło, i jak się budowało naprawdę wspaniałe relacje, ale myślę, że o tym jeszcze będziemy o tym mówić. I jak jest dzisiaj, kiedy ja widzę młodych ludzi, którzy generalnie wchodzą w relacje z komórką albo z tabletem. Pierwsza rzecz, jak wchodzimy, to nie o studentach, ale z młodszymi pokoleniami też pracuję. No więc pierwsze pytanie, jak wchodzimy na miejsce noclegu, jak jedziemy na jakiś obóz, to jest pierwsze pytanie, jest hasło do Wi-Fi i kontakty wszystkie obczajone na korytarzach i tak dalej, żeby mieć stały kontakt i stały zasięg. Więc to jest, jak to widzę, to jest po prostu tragedia, dlatego tam zabieramy te komórki, żeby przynajmniej chwilę oddechu mieć, ale zero relacji, siedzą obok siebie, nie rozmawiają, ich punktem odniesienia jest ekran jakiegoś tam medium, jakiegokolwiek. To jest, myślę, dramat dzisiejszy, bo jak tak młodzi ludzie, młodsi od was, już w ten sposób funkcjonują, to strach pomyśleć, co będzie dalej, jak oni pójdą dalej, jak będą tworzyć relacje, to jest pewne zagrożenie, ale mówię, trzeba na to zwracać uwagę, bo to jest szansa, że jeszcze można ich też jakoś, że tak powiem, naprowadzić na tą właściwą ścieżkę. Państwo, może ta Iwanka prowadzą warsztaty dla narzeczonych, rekolekcje dla małżeństw, czy rzeczywiście też zauważacie ten wpływ no, tej globalizacji, też cyfryzacji, tego wszechobecnego internetu, smartfonów, w których dzisiaj już jest wszystko, mail, konto bankowe, dosłownie wszystko. Czy to na przełomie jakiejś, czy z perspektywy czasu rzeczywiście to działa na plus, na minus, może na co bardziej, bo na pewno działa i tak, ale czy raczej powoduje szkodę, czy rzeczywiście młodzi narzeczeni, czy młode małżeństwa sobie z tym radzą? Ja może powiem tak, że rekolekcje, które prowadzimy dla narzeczonych i zakochanych, one są w formie takich randek. I słuchajcie, jest takie zapotrzebowanie, młodzi tak potrzebują z sobą rozmawiać, że bardzo często po tych 3 dniach przychodzą i mówią: proszę Panią, myśmy jeszcze z sobą nigdy tyle nie rozmawiali.
I jesteśmy po prostu wtedy szczęśliwi, że może odkryli jakąś drogę dla siebie. Że może to, że sprawdzili, że można przez 3 dni z sobą tyle rozmawiać, jest po prostu jakimś drogowskazem w tej relacji. Przychodzą i mówią, co my tu będziemy robić te 3 dni? Mamy rozmawiać. O, to jest zawiedzenie, co, tak? Tak, będziecie rozmawiać. I nagle odkrycie. Nagle są łzy, słuchajcie, szczęście. Nagle ci ludzie jakoś ożywają, łapią się za ręce, przytulają. Przychodzą tacy troszeczkę jakby obok siebie, a wychodzą naprawdę razem. I wydaje mi się, że to właśnie spowodowane było tym, że oni po prostu mieli szansę tak dużo z sobą rozmawiać. I to mnie przekonuje, że jednak no nic, wiadomo, nic tego nie zastąpi. Bo słuchajcie, media, one są fajne, bo to jest narzędzie. Można by było dużo powiedzieć. Facebook i wszystkie tamte portale społecznościowe, to jest fajne, bo można by było dużo powiedzieć. Ale dla mnie największym zagrożeniem jest to, że bardzo szybko łapiemy się, próbujemy przeżyć to życie na skróty. I szybko się okazuje, że my tam nie mówimy, nie przekazujemy treści, wiadomości, no może poza tym zdjęciem, tak? Ale tak naprawdę chłoniemy, korzystamy. Babcia opowiadała, było takie powiedzenie, że kto drogę skraca, późno do domu wraca. Stare, dobre czasy, to tak gdzieś tam działało. Robimy to na skróty. Korzystamy i to jest tylko takie jakby branie. Nawet nie bardzo wiem, czy branie, to patrzę, klepię, przesuwam, aha, i to się stało, i tam było. I nagle, kiedy ci ludzie przychodzą na warsztaty i mi się mówi, że możesz napisać, możesz opublikować, akurat robimy to na kartkach, tak, ale wrzuć posta swojej narzeczonej. To oni są w szoku, że można coś powiedzieć. No i jakby odkrycie tego, że narzędzia trzeba wykorzystać, bo samo narzędzie jest obojętne, powiedzmy, samo w sobie, tak. Nożem można ukroić chleb i można zabić. Facebook też nie musi być tragedią, bo może być narzędziem pracy, komunikacji. Możemy szukać tam chętnych na warsztaty i opowiadać o tym, że słuchajcie, przyjdźcie na warsztaty, coś takiego jest jak możliwość porozmawiania ze sobą, więc samo narzędzie nie będzie do końca złe. Ale wydaje mi się, że właśnie wielkim zagrożeniem jest to, że łapiemy się na te skróty. Że jest fajnie, nic mnie to nie kosztuje, wyciągam, popatrzyłem, mam poczucie, że coś wiem, tak naprawdę niewiele, de facto, gdyby się zastanowić, to co powiedziała Gosia, nie? Że ludzie, którzy no, są 2 dni ze sobą, piątek, sobota, niedziela, ludzie nagle odkrywają, że w życiu ze sobą tyle nie rozmawiają. Oni są 5 lat ze sobą, panie, my się tak znamy, my już wszystko o sobie wiemy i oni po 2 dniach pisania do siebie, wiecie, liścików miłosnych, tam różnych takich rzeczy, oni mówią, myśmy jeszcze nigdy sobie tyle nie powiedzieli. Mają Facebooki i wszystkie inne rzeczy. To jest fajne, to nie musi być tragiczne, tylko ważne, co ja z tym robię. My jesteśmy chyba taką rodziną, nie wiem, czy jedną z niewielu, mamy swoją grupę zamkniętą, dziewczyny deklamsy, mamy 5 córek, więc córki to tam deklamsy, no kiedyś pytałem, czemu deklamsy, bo to Adamsy, taka dziwna rodzina, wiecie, no to często się komunikujemy właśnie na tej grupie i piszemy sobie, bo nagle odkryliśmy, że to jest fajne w tym sensie, że piszę i wszystkie córki wiedzą i żona też widzi i wykorzystujemy to jako narzędzie komunikacji i trzeba zrobić zakupy, tak? Czy co tam słychać, czy pojechała córka teraz na warsztaty z malowania, więc ona nam wysyła zdjęcie, my wszystkie je widzimy, obojętni gdzie byśmy byli i co byśmy robili, ale to jest tylko narzędzie. Zresztą bardzo szybko człowiek się przekonuje, że jak zaczyna coś używać jako czegoś, używać jako narzędzia do pracy, to przestaje to być narzędziem do takiej pustej przyjemności. Nie? Kiedyś grałem, jak byłem młody i piękny, to grałem na komputerze jakieś tam gierki, strzelanki, ale jak zacząłem używać w pracy komputera, to potem się okazało, że wcale to nie jest przyjemne. W ogóle mi się nie kojarzył z przyjemnością, już go nie uruchamiam. Facebook jako narzędzie pracy już mi się nie kojarzy z jakąś taką przyjemnością, ja tam nie mam czasu na to oglądanie, ale na wrzucanie informacji czy komunikację tak. Na towarzyszenie, na przykład rodziny, tak. To jest oczywiście pewien problem, kiedy znajomi, rówieśnicy moich dzieci pytają, czy one nie czują się bardzo źle, że tatuś inwigiluje i ma znajomych swoje dzieci, a ty masz znajomych ojca i matkę, to jest dziwne, nie? Bo cię tam inwigilują, ale jakby, wiecie, to w ogóle nie jest ten poziom, nie jest ta bajka żadnej, po prostu żyjemy, używamy, funkcjonujemy. Fakt, zdarzyły się takie sytuacje, że gdzieś tam dziecko coś głupiego polubiło albo udostępniło i tatuś powiedział, pomyśl, co robisz. Ale też w drugą stronę to działa dziecko wie, czym się zajmuje tato czy mama, nie? Czym się zajmujemy, co ja nie mam nic do ukrycia.
ono nie ma nic do ukrycia, więc to nie jest w ogóle żadna inwigilacja, po prostu wykorzystujemy to jako narzędzie, nie? Można, ale można też pójść na skróty, być tylko twórcą pewnych treści i rzeczy, czy takim korzystaczem, to jest nieszczęście, jakby wydaje mi się tych czasów. A drugie, jak już tam się dowiedziałem, to jeszcze drugi temat, bym powiedział, klepanie bezmyślne. Słuchajcie, do tego Photoshopa chciałbym nawiązać i zdjęć. To właśnie ja jestem z czasów, kiedy zdjęcia się robiło aparatem, wiecie, tam 36 klatek, nie wiem. Nie wiem, czy wiecie, nie? Był film, który trzeba było założyć i to było 36 zdjęć. Potem wywoływałem je w łazience sam. Człowiek musiał tam, prawda, mama się wściekała, bo łazienki nie było przez pół dnia. Bo człowiek tam, nie do budki z kartą, tylko po prostu tam, to było fajne. To było fajne. I co było jakby bardzo ciekawe w tym, że trzeba było pomyśleć, co się robi. Nie klepało się 1000 zdjęć. Któreś się wybierze, tam 4 z tego 1000, potem oczywiście człowiek przychodzi do domu, nie ma czasu tego 1000 przejrzeć i gdzieś to tam magazynuje, kupuje dyski. A tu się myślało, taka tragedia kiedyś była naszej pani fotograf. Zaniosłem film do wywołania, przychodzę po te 36 zdjęć i pani fotograf mówi tak, proszę pana, jakby wszyscy ludzie robili tak zdjęcia jak pan, to ja bym z młodu zlepła, to mi się nie da żyć, nie? Ale czemu? Bo ja tak wywołałem te zdjęcia i patrzę i u pana jest 4 pory roku na tych 36 latach. Wiosna, lato, jesień, zima. No pani, bo ja myślałem, każde 5 zdjęć było przemyślane, to nie jest tak. Człowiek nie klepał wtedy. A dzisiaj właśnie te dwie rzeczy, nie? Że klepiemy dużo i coś z tego może będzie, ale tu się robi lipa. No a druga rzecz to właśnie takie bezmyślne, twórcze i no, nie tworzymy, nie działamy, tak? Idziemy na skróty i to jest nieszczęście. Reszta jest fajna, skorzystajmy. Media są rewelacje. Często tutaj też chcę nawiązać do tych rozmów, o których Państwo mówią, tych narzeczeńskich, też małżeńskich, w ogóle rozmów między czy w związku, czy między małżonkami. Często mówi się, ale to bardziej już mówię o narzeczeństwie, czy przed małżeństwem, czy w związku, mówi się, że już na zawsze kocham cię, już cię nigdy nie zostawię. Jak ocenić to, kiedy powinniśmy powiadać takie ważne słowa, na jakim etapie znajomości, żeby potem się nie sparzyć, albo może się nie przywiązywać do takich słów? Tutaj proszę, żeby odpowiedziała pierwsza pani Kinga, tak z perspektywy też studentki psychologii i osób w związku, jak i kobiety, jakie jest spojrzenie na to? Muszę powiedzieć, że to byłoby straszne, gdybyśmy byli z osobami, które nigdy by nam nie powiedziały tego, że nas kochają, prawda? Myślę, że każdy z nas chce tego, żeby kiedyś ktoś nam powiedział, że nas kocha i to jest dla nas bardzo ważne. Ale równie ważne jest to, żeby jakby za tymi słowami szły pewne działania i szło pewne takie udowodnienie tej miłości, bo jakby sama deklaracja, same słowa tak naprawdę nic nie dadzą. I to jakby, tutaj też chciałabym nawiązać do tego, jak bardzo często wiele zaburzeń, już naszych takich dorosłych, też wiele zaburzeń takich psychicznych wśród młodzieży, bierze się na przykład stąd, że rodzice wysyłali dzieciom takie sprzeczne, fałszywe sygnały. Bardzo często na przykład mama mówi do dziecka, że go kocha, ale tak naprawdę nie pokazuje tego niewerbalnie, albo mówi to w sposób taki bardzo osły, nie potrafi tego pokazać poprzez przytulenie, poprzez jakąś taką czułość. I dziecko tak naprawdę jest w takim zawieszeniu i nie wie, czy w końcu ta mama go kocha, czy jednak go nie kocha. I ja myślę, że to samo jest właśnie w takich parach, w momencie, kiedy ktoś tam mówi, że nas kocha, ale nie udowadnia tego, nie pokazuje tego poprzez swoje czyny, to jakby tak naprawdę nie wiemy, na ile jego deklaracja jest szczera. I niestety uważam, że takie szybkie deklaracje są obecnie też problemem, co wynika z tego, że jakby nie do końca wiemy, czym jest ta miłość, nie do końca znamy definicję. Bardzo ciężko powiedzieć, czym jest miłość, jakby nie ma takiej konkretnej definicji, też bardzo mało o tej miłości się pisze obecnie i na przykład na psychologii, tak mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że mało się o tym mówi, bardzo mało. I myślę, że po prostu mamy problem z takim rozeznaniem tak naprawdę, kiedy kochamy, a kiedy nie kochamy. Także uważam, że powinniśmy to powiedzieć, oczywiście, bo to jest niesamowicie ważne, ale w momencie, kiedy jesteśmy pewni, że za tą deklaracją pójdą czyny i pójdzie jakby realizowanie tej miłości. A znowu z tym drugim tutaj słowem na zawsze, myślę, że jest wręcz na odwrót, że często obecnie właśnie ciężko nam się powiedzieć na zawsze, że raczej nie chcemy podejmować takiej odpowiedzialności, takiej właśnie tutaj deklaracji i właśnie mam wrażenie, że
raczej wolimy powiedzieć na razie, obecnie, a nie na zawsze. W dniu ślubu żonie powiedziałem, że ją kocham. Przez tyle lat nie odwołałem, czyli jest aktualny. Ja tylko jako rodzic chciałem zaprotestować, bo tam, że trzeba mówić, bo potem pójdą za tym czyny, za tymi deklaracjami, a ja bardzo bym chciał, żeby mówić kochać zaraz czyny, bo tam mam córki, to niekoniecznie. Zaraz mam czyny. Kurczę, kiedy jest ten moment, kiedy powinniśmy się zdobyć na... Pewnie nie da się, wiadomo, ustalić jakiegoś czasu, takiego związku, czy po jakim czasie konkretnie, czy po jakich wydarzeniach, czy po jakich przeżyciach, ale jak to wyczuć, jak zrozumieć tak wewnętrznie, że to jest ten moment, że mogę już tej drugiej osobie powiedzieć. Bo to są ważne słowa. Tak mi się wydaje, że dzisiaj można rzucić te słowa na wiatr, ale jednak one w drugiej osobie mogą zostać i później jest zawód, że przecież powiedział, że zawsze będzie. Nie, to jest istota naszego bycia, to jest wpisane po prostu w nas, że jesteśmy stworzeni z miłości do miłości, czyli chcemy kochać i chcemy być kochani. To wpisane jest w każdym z nas. Jak ktoś temu zaprzecza, no to tam trzeba dopiero tony tej miłości wylać, żeby to zmienić, ale tak, to jest wpisane w nas, w każdego z nas, jak tu jesteśmy i tych, których tutaj nie ma. Każdy chce kochać i chce być kochany. To jest podstawa. Jak popatrzycie na dzieci, które się rodzą, to jest po prostu ono płacze, wrzeszczy i tak dalej, ale jak poczuje dotyk matki, to od razu staje się spokojne. Zupełnie inaczej. To jest ta właśnie ta miłość, komunikacja. I to, co tutaj mówiła Kinga i Gosia i Rafał, że miłość opiera się bardziej na czynach niż na słowach. Na pewno to, że ktoś mi powtarza przez 365 dni tego, że mnie kocha, to nie jest, już 365 razy powiedział, to już jest ten moment, że tak. Że to na pewno mnie kocha, że już ja wierzę, że on mnie kocha, bo codziennie mi to powtarzał. Ale myślę, że bardziej miłość mierzymy właśnie w konkretnych czynach, że ona tam się przejawia, że ten człowiek, ja to z odkryciem moich ostatnich dwóch albo trzech lat, też między innymi przez te warsztaty i spotykanie się z narzeczonymi, że tak naprawdę miłość to jest że ja mam pasję drugiego człowieka i łącząc to z tym ostatnim czasem, który przeżywaliśmy, że Chrystus tak nas kochał, że po prostu to był ja, każdy z nas, każdy człowiek był dla Niego pasją. Czyli On go tak kochał, możemy powiedzieć, na zabój. I faktycznie to udowodnił, że tak go kocha. I jak jesteście w jakiejś relacji, to warto się czasami zapytać, wystawiam to pytanie narzeczonym, nie? Czy jesteś gotów oddać swoje życie za tą drugą osobę, to znaczy, że kochasz już ją na zawsze. Jak oddajesz, niekoniecznie trzeba oddawać, bo w małżeństwie tak jest niestety, że trzeba codziennie oddawać swoje życie za tego drugiego. Ja go nie lubię, wkurza mnie, denerwuje, nie dostrzega, co ja robię. To jest to właśnie, umieranie codziennie z miłości dla tego drugiego, bo go kocham, chcę dla niego umrzeć, oddać za niego życie. Tak naprawdę, więc... I te słowa oczywiście, one są potrzebne, bo bez nich, no co, wyobraź sobie taką relację, jest chłopak, dziewczyna i nie powie, a nie ona nie powie, nie powiem tego, nie powiem, boję się, że go kocham. Więc myślę, że na zawsze, no to troszeczkę trzeba jeszcze poczekać, trzeba się jeszcze nie tak poznać. Oczywiście w perspektywie takim na zawsze powiedzeniem jest, kiedy stajemy w kościele przed ołtarzem i przed Panem Bogiem, w obecności świadków naszych najbliższych, to jest wtedy odwaga też, powiedzenia tak na zawsze, biorę sobie Ciebie na zawsze, taką jaką jesteś i taką jaką będziesz. Już nie wiem, jeszcze nie wiem jaka będziesz, ale już Cię taką biorę. Nie zależy, taki kapitał, czek in blanco biorę po prostu wpisany i biorę go. Ja nie myślę, wcipów, wiecie co, nie wiem, jeżeli można. Wiecie, ja znowu mi przychodzi na myśl to skracanie drogi. I te deklaracje, i te słowa, te wszystkie rzeczy, są widać, że ksiądz nie bardzo tak w związku, bo... Ja mam powiem z doświadczenia, że tak trzeba mówić, tak trzeba mówić, człowiek mówił i mówił i mówił, ty tylko tak mówisz, ale nie pokazujesz, tylko tak, ty mnie nie kochasz, bo ty tylko tak mówisz, ale to trzeba pokazywać. No dobra, po kilku latach nauczyłem się, że przestałem mówić, zacząłem pokazywać. A ty mnie nie kochasz, bo nie mówisz. Odkryłem, że trzeba wszystko razem, tak? To, a nie, że tylko mówić, a nie, że tylko pokazywać, to niekoniecznie. To razem ma działać, razem być.
Słuchajcie, ale ja dalej bym wrócił do tego skracania drogi. Dzisiaj się właśnie nam wydaje, może też poprzez to szybkie życie, że musimy bardzo skracać, tak? I od razu mówimy, kocham Cię. Kiedyś jeszcze niedawno było chodzenie, no gdzieś tam mówili, nie, romantycznie, chodź, pójdziemy za świetlicę, wymienimy oddechy. Teraz już się mówi, że uderzymy się w ślinę, czy coś tam, nie mam, nie znam się, bo to takie ciekawe rzeczy. W każdym bądź razie te rzeczy, o których mówimy sobie, że kocham Cię, że na zawsze, że to jest jakieś takie ważne, poważne. Słuchajcie, ja bym odwołał się do instytucji narzeczeństwa. To się zniknęło. To właśnie te skróty są teraz, tak? Że to nie zniknęło. To była instytucja narzeczeństwa kiedyś. Pewne rzeczy przystały tylko tym ludziom, którzy byli posłowie za sobą. Oni byli już po jakimś słowie. Oni sobie, pan i pani do siebie mówili często. Oni sobie obiecali. Byli posłowie. I teraz wolno było się wziąć za rękę. Teraz wolno było powiedzieć jej, że ją kocham. Nie wiecie, takie pierwsze spotkanie na dyskotece gdzieś tam, to my się tak kochamy, przychodzą 16-latki do domu i mówią, tato, bo my się kochamy na zawsze i to już jest takie straszne, że cię oddam. To były rzeczy, które były dla narzeczonych. Ja na skrótę. My już sobie obiecaliśmy, my już sobie powiedzieliśmy, dlatego wolno było przyjść do domu, do narzeczonej. Dziewczyna do chłopaka w ogóle nie poszła do domu, bo to nie wypadało. Narzeczona może, no, gdzieś tam, jak już było bliżej małżeństwa. My bardzo sobie skracamy, bo ja oczywiście rozumiem, że na skrócie jest wygodnie, fajnie i szybciej, tak się wydaje. Ale potem jesteśmy zdziwieni, że to jest zdewaluowane. No ale wpadnijmy na pomysł, że można by było... No nikt nie kojarzy nam się to z granicami, tylko właśnie znaczy z wyzwaniami. To zaszczyt, jest to coś pięknego. Pójść, słuchajcie, ja zrobiłem awanturę, żeby pójść do gościa. Oczywiście rodzice powiedzieli, że zamkną drzwi jedni, drudzy nie. Moi nie pójdą, trudno, to ja idę sam. Kupiłem bukiet kwiatów, kupiłem flaszkę dla teścia i mówię, idę, nie idziecie ze mną, moi rodzice, czy nie, bo ty górny, bo młody, bo co. Ale no, dla mnie to było ważne, tak, że miałem lat 18 z groszem, idę, bo ja chcę się spotykać z waszą córką. Ale jej też chciałem powiedzieć, że właśnie jesteśmy posłowie, no, daliśmy sobie to słowo, to jest dla mnie coś ważnego i od tego momentu ja będę ci mówił, że cię kocham. To już jest coś. Nie od razu, nie szybko, nie byle jak. No więc pamiętajmy o tym, że w każdej dziedzinie życia łapiemy się na to skrót, a nie róbmy tego. Teraz często gdzieś tam się wspomina, że to wchodzenie w związek, zaczynanie relacji, czy budowanie relacji między dwojgiem ludzi zaczyna się od cielesności, od przyjemności, często tak tylnymi drzwiami, mówiąc enigmatycznie. Od czego należy zaczynać? Jak powinna wyglądać ta kolejność? Tutaj już pan Rafał właśnie to tak fajnie określał. Myślę, że to dotyczy też starszych pokoleń. Taka mała dygresja, że jak słucham ludzi starszych, czy swoich dziadków, czy kombatantów i oni opowiadają, jak właśnie gdzieś tam poznawałem się z narzeczoną i w czasie zaręczyn mogłem ją pocałować w policzek, prawda? Dla nas to jest szokiem. Dzisiaj to jest w ogóle nie do pomyślenia, żebym ja czekał, nie wiem, rok, dwa czy trzy, żeby ją pocałować w policzek, albo że gdzieś tam w czasie świąt Wielkiej Nocy rodzice pozwalali się uściskać. To będzie mi chłopie nie stać na No właśnie, właśnie. Ale od czego należy zacząć? Od czego należy zaczynać? Jak powinna wyglądać ta kolejność poznawania się? Może pani Małgorzata? Kochani, piękny temat. Ja zaobserwowałam taką ważną rzecz. Młodzi ludzie, kiedy zaczynają właśnie od momentu, od cielesności, od seksualności, przestają się poznawać psychicznie, duchowo. Gdzieś cielesność jest tak dominującym przeżyciem, że zamyka nam jakby inne furtki w głowie. Tak jesteśmy otworzeni, tak jesteśmy nastawieni na przeżywanie tej cielesności, że już inne rzeczy przestają się powoli liczyć. I dla mnie to jest takie niesamowite, kiedy młodzi ludzie przez jakiś czas dłuższy właśnie się poznają, chodzą to takie dochodzenie, że ciągle mają w sobie dużo do powiedzenia, że idą tu, idą tam, planują jakieś wspólne wyjazdy, jakiś wspólny taki ekstremalny wysiłek na przykład. Jedziemy w góry, gdzieś w jakieś wysokie góry z dużą grupą ludzi. Wtedy, słuchajcie, tak naprawdę sprawdzamy się. Wtedy tak naprawdę to jest ważne, jak ta osoba się zachowuje.
Bo cieleśnie tak naprawdę to są takie przyjemne rzeczy, że my przestajemy tak patrzeć przez ten pryzmat taki rzeczywistości. Gdzieś tam te różowe okulary nam wtedy wskakują. Chcemy tą osobę widzieć inaczej niż w rzeczywistości ona jest. A ja zawsze uważam, duży taki naprawdę fizyczny, wspólny wysiłek. Coś razem zróbmy takiego. Wtedy to jest taki początek. Zobaczmy, jak się ta osoba zachowuje. Jak ona reaguje w trudnych sytuacjach. Czy ona mi się wtedy taka podoba? Czy on mi się taki podoba? Słuchajcie, na to wszystko, na cielesność naprawdę przyjdzie czas. Bo można się naprawdę poranić. Można zrobić dużo krzywdy tej drugiej osobie. Druga osoba to nie jest jakiś przedmiot. To jest ktoś, kto czuje, kto ma emocje. Kobieta się bardzo angażuje, jeżeli wchodzi w to właśnie cielesność, emocjonalność. Słuchajcie, to jest taka oczywista teoria. Ale w praktyce to wygląda tak, że jak ludzie przychodzą do sądu się rozwodzić, to bardzo często jako powód, jeden z wielu, tak, to jest najczęściej łóżko i relacje. Coś jest nie tak z łóżkiem i z relacjami. Najczęściej to z relacjami, bo to potem rzutuje też na to łóżko. Przychodzą ludzie i mówią, że 10 lat się znają, 5 lat małżeństwa, 5 lat ze sobą chodzili. Zgadzicie, co jako powód tego rozpadu pożycia małżeńskiego podają? Nieznajomość charakterów, różnica charakterów. No i teraz, jak ktoś jest tam 2-3 lata w małżeństwie, mówi, że chodził ze sobą 5-7 lat, różnych na długo. I on nagle przychodzi i mówi, że oni się nie znają. Odkryli teraz, że się nie znają. To się pytam, co robili przez 5 lat? Oni nie rozmawiali ze sobą. I tu jakby, to nie jest też kwestia, wiecie, straszenia. Nie wolno iść ze sobą do łóżka, bo to... Nie, tylko człowiek po prostu marnuje sobie życie, nie łapiąc tych relacji. Słuchajcie, seksualność jest piękna, jest wspaniała, rewelacja. Jakby wasz duszpasterz nie siedział tam z tyłu i nie widział was wszystkich, to bym was zapytał, co sądzicie o tym, żeby się sprawdzać? No właśnie z tym kotem wodnym. Ksiądz zamknie oczy na chwilę, ojciec. Oczy. Myślicie, warto się sprawdzać, czy mogłoby się sprawdzić, dobrze jest się sprawdzić? Nie bójcie się. No to ja powiem, że myślicie. Tylko nie chcecie powiedzieć. Okej. To myślicie sobie tak. Ale ja wam chcę powiedzieć, że jeżeli człowiek myśli, że właśnie na szybko, na skróty, na dyskotece, w samochodzie, w krzakach, czy nawet w domu, ale rodzice przyjdą i zapukają, on się sprawdzi, jak będzie wyglądało jego całe życie, to ja bardzo współczuję. Słuchajcie, nie brałbym się w ogóle za relację, za bycie z drugim człowiekiem, gdybym miał wpaść na taki szalony pomysł, że tak będzie wyglądało 50 lat mojego życia. Na szybcika w wielkim stresie i w ogóle co to będzie, a jeszcze może dziecko. Seksualność, płodność, płciowość to jest rewelacja. Ale z własną kobietą, we własnym łóżku, we własnym domu. Jakby ktoś przyszedł i zapukał w drzwi i wejdzie, to powiedział, przepraszam, nie mówię, kupił mi nie. Ja mogę sobie leżeć na golasa, bo ja jestem z własną żoną we własnym łóżku i nic tego nie robię. Jest rewelacja. Słuchajcie, tego nie da się porównać. Tego się nie da porównać. Nie da się tego sprawdzić, nie da się tego wiedzieć wcześniej. Ja dzisiaj po 23 latach mogę powiedzieć, że wiem, co to jest ta seksualność. Wiem, co są te relacje. No co to są te relacje? Myślę, że siwa broda skąd się wzięła. To nie są łatwe relacje. Jak seksualność jest fajna i rewelacyjna, to dobrze. Ale relacje nie są takie łatwe, mimo tego, że no właśnie, człowiek się przytuli, człowiek sobie powie, że się kocha. Są deklaracje. Wieczorem się spotka w sypialni w Alkowie, król przyjdzie, go tam odwiedzi. Nie da się tego sprawdzić, jak zaczynamy od tego tyłu, tak? No nie da się. Nie da się. My sobie rozmawiamy, my sobie opowiadamy, ale ile tracimy, to się w głowie nie mieści. To na własne życzenie. Więc jakby to nie chodzi o to, żebyśmy chcieli was straszyć i wam mówić, że nie róbcie tego, tylko róbcie to tak, jak trzeba, nie? To trzeba mieć szybko ślub. No i właśnie, mieć własne łóżko, własną żonę, własnego męża. Deklaracja, czemu nie? Deklarować pracę. Super. Ojcze. No właśnie, ciężko po takiej mowie. Jak to wygląda, może inaczej... Jak to wygląda z perspektywy duszpasterza akademickiego? Jak młodym ludziom to wytłumaczyć, żeby naprawdę potraktowali to poważnie, a nie, że znowu taki ksiądz tam gada i co tam wie i w ogóle? No, takie jest pojęcie, że ksiądz się na czym jest na generalnie w sferze, a ma duże spektrum wiedzy z różnych źródeł, którą czy może czerpać. Czasami nie wprost jej korzystać, ale możecie do niej odnosić.
Więc tu też trzeba troszeczkę zaufania w to doświadczenie duszpasterskie, wielu rozmów, wielu godzin spędzonych na rozmowach, rozwiązywaniu różnych konfliktów, właśnie relacji, budowaniu relacji, ratowaniu relacji też miłości. W duszpasterstwie to ciągle przeżywamy, to jest jesień, później jest nagle wiosna, później lato, rozkwita plaża, później znowu jest burza śnieżna, nic się nie dzieje, jest ciągle, no tak, młodzi ludzie tak mają, że emocje po prostu szaleją i raz jest tak, raz jest inaczej. Natomiast to, co też tutaj już Kościół Rafał mówili, fizycznie człowiek będzie się zmieniać. To jest po prostu naturalne w nas, że my się zmieniamy. Dzisiaj jesteśmy tacy, nawet jutro już będziemy inni niż dzisiaj, bo stary się jeden dzień. Więc to się zmienia, już tego nie widzimy fizycznie od razu, ale rok za rokiem będziemy się starzeć, więc to jakby ja uważam, że fizycznie poznajemy się, czy będziecie się poznawać cały czas. Ten taki mit, który się powtarza, że my musimy zamieszkać razem, bo musimy się dopasować pod wieloma względami. Oczywiście jednym z tych względów jest też fizyczny, czy pasujemy. Jakoś tak patrzę na człowieka, że Pan Bóg tak to doskonale stworzył, że każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety. Tutaj nie ma, że coś nie pasuje. Zawsze każdy do każdej. Więc tutaj nie ma co dopasowywać. To jest jak klucz do zamka po prostu. Wchodzi i jest. Działa. Więc nie ma co dopasowywać po prostu. I to jest taki systemowy, słuchajcie, ten klucz działa do każdej drzwi. To młode, takie się to jest klucze systemowe. Ale nie znaczy, że każdy trzeba otwierać. Nie. No. Ja bym się ciekawił, że tutaj... To jest na właśnie bogactwo spojrzeń. Każdy powie, co się trzeba. Tutaj mąż czuwa, tak. To jest na pewno w tej sferze całe życie, dlatego uważam, że trzeba poznać się od innej strony, czyli poznać wnętrze, to co naprawdę, czyli wartości, którymi ktoś się kieruje. I to uważam, że, znaczy jak już wchodzimy na ten temat, uważam, że wielka rola jest kobiet, dziewczyn. Wy macie władzę w tym aspekcie, że wy decydujecie, jak pozwolicie na wszystko, no to będziecie mieć wszystko tak naprawdę i nic. Tak, nie dawajcie, nie poddawajcie się tak łatwo. Cencie po prostu siebie. Ja mam taką autobiograficzną historię z moim wstępowaniem do zakonu, bo ja tak nie chciałem. Chciałem założyć dom, rodzinę, mieć dzieci. No i Pan Bóg, to Pan Bóg, to wszystko pozwala, nie? No sobie, nie? No sobie zrobiłem sobie zawód, szkołę średnią. No i w trakcie się pojawiło, że powołanie, wrócił pomysł na powołanie, powiedzmy sobie tak. Pan wrócił z propozycją, że już się wyszalałeś, to pomyśl może jeszcze coś innego. No i tak to chwyciło za drugim razem. Ale tak na to patrzę, jak później mówię narzeczonym, że ze mną było tak jak z kurą, którą gonił kogut, nie? Że kura sobie myśli, zrobię jeszcze jedno kółko, żeby nie myślał, że jestem taka łatwa, nie? Więc czasami, słuchajcie, naprawdę warto zrobić kilka kółek, żeby ktoś nie pomyślał, że jestem taka łatwa. Ale podczas tych kółek mogę zaobserwować, jaki on jest. Czy to jest mężczyzna, który, mówiąc z punktu widzenia kobiety, czy to jest mężczyzna, przy którym ja się czuję bezpiecznie. A z drugiej strony, czy to jest kobieta, która właśnie przez to, że jest taka jest i że ja ciągle muszę o nią walczyć, to jest dla mnie to jest zdumiewające, że jak już ją zdobędzie, to już jest koniec. Skończy się odkrywanie, zdobywanie, generalnie fotel, jak to się mówi, pilot. I jeszcze coś w ręce i nie przeszkadza święty spokój. Natomiast jak się kochacie, to ktoś jest w relacji. Myślę, że tutaj sporo jest, jak patrzę tak po sali, siedzący obok siebie, pan i panów, to wiecie, że jest szaleństwo, nie? No, pierwsze rzędy to może nie. Spokojnie. Panujmy nad emocjami. Więc... Nie bójcie się tego, bo to jest w nas, ale trzeba przy tym jeszcze użyć rozumu. No i nie bójcie się też sięgnąć po radę czy doświadczenie kogoś, kto jest naprawdę, stoi z boku, tak jak duszpasterz, jestem duszpasterzem, to najlepiej mówić o sobie, bo naprawdę możemy wam w wielu momentach pomóc,
ale przez to, że szanujemy Was, nie chcielibyśmy się wtrącać w Wasze życie, bo już Was też, ja patrzę, jak nie wiem, Pan już może to potwierdzić, ale jak ja patrzę i widzę, jak dwie osoby się, że tak powiem, zaczynają ku sobie być, to ja już widzę, że no, albo długa droga przed nimi, albo z tego nic nie będzie. I smutne jest to, że w większości przypadków to się sprawdza, albo potem jest tragedia, niestety. Więc czasami lepiej warto naprawdę zapytać, czy nie chodzi o to, że my, jako z punktu widzenia pastora, nie, wy nie możecie być razem, absolutnie, bo to tak nie, wcale tak nie musi być, ale być może jest jakiś klucz, którego wy nie widzicie, bo jesteście tak zabujani w sobie, że nie, świata w ogóle nie widzicie poza sobą, nie? Widzicie tą osobę. Natomiast ktoś z zewnątrz, czy to będzie wasz rodzic, czy to będzie jakiś przyjaciel, ale taki, któremu na was zależy tak naprawdę, czy dusz pasterz, który widzi szerzej tą relację, więcej, może was też zna i wie, który moment powinno dopuść, to myślę, że od tego trzeba zacząć, a nie od tego właśnie od tyłu, powiedziałbym. Jakkolwiek to brzmi. Dobrze, że akurat właśnie trafił głos na panią Kingę, bo może się odwołać do tego, czy przedmówcy byli przekonujący jako osoba młoda, też przed małżeństwem, czy rzeczywiście to trafia. Chciałam tutaj poruszyć raczej inną taką kwestię, a mianowicie pytanie dotyczyło tego, jak powinniśmy zaczynać budowanie takiej relacji. I uważam, że przede wszystkim powinniśmy zacząć od siebie, bo nigdy nie będziemy w stanie zbudować takiej dobrej, głębokiej relacji z drugim człowiekiem w momencie, kiedy nie zbudujemy jej samym sobą. I też wydaje mi się, że nigdy nie pokochamy w pełni drugiej osoby, jeżeli nie pokochamy siebie. I też tutaj takie pytanie, czy jakby w tym momencie jestem w takiej przyjaźni sama z sobą, czy sam z sobą i w takiej też przyjaźni z Panem Bogiem, że jakby jestem szczęśliwa nawet będąc sama bądź sam. To nie chodzi mi absolutnie o taką, o taki egoizm, czy o taką samowystarczalność, prawda? Ale o takie poczucie, że w tym momencie mam na tyle dobry kontakt ze sobą i jestem w takiej przyjaźni z sobą, że ja poradzę sobie, prawda? Że nie muszę na siłę szukać tej drugiej osoby, żeby to ona zbudowała moje poczucie wartości. I tutaj też mi się przypominają słowa jednej z piosenek Eminema, Beautiful, który mówi, że właśnie Pan Bóg każdemu z nas dał buty, które pasują tylko do nas. I powinniśmy je ubrać, powinniśmy być dumni z tego, kim jesteśmy, dumni je nosić i nie pozwolić mówić sobie, że nie jesteśmy piękni. Także myślę, że przede wszystkim powinniśmy zacząć od takiego swojego rozwoju. Też miłość dla mnie jest dbaniem o rozwój drugiej osoby. I ciężko jest nam dbać o rozwój tej drugiej osoby w momencie, kiedy nie dbamy o swój rozwój. Także myślę, że te początki miłości tak naprawdę powinny być w nas i powinny się zacząć po prostu od nas. Dlaczego w związku trudno jest tak sobie nawzajem bezgranicznie ufać? Co przez to tracimy, co zyskujemy i czy to jest tak, że zaufanie to jest takie niezbędne ryzyko, które musimy podjąć? Albo zaufanie to coś, bez czego w ogóle lepiej nie zaczynać, wchodząc w taką głęboką relację, prowadzącą jakby gdzieś finalnie do małżeństwa, do wspólnego życia. I tutaj proszę panią Małgorzatę i pana Rafała. W większości przypadków zaryzykowałbym twierdzenie, że ponieważ, słuchajcie, im więcej ze sobą rozmawiamy, z tym, co było od tyłu, jak jednak będziemy ze sobą rozmawiali, a nie tylko się dotykali, to prędzej czy później zbudujemy to zaufanie w nas. Im więcej o sobie opowiemy, im więcej tej relacji zbudujemy, tym naturalniejsze dla mnie jest to, że człowiek poznając siebie, bo ja kiedy mówię i opowiadam, wiecie, ja sam siebie też weryfikowałem, tak? Tu często opowiadam narzeczoną wtedy, że narzeczonym, że dla mnie to były czasy potopu, ogniem, mieczem, czytałem sobie te książki. Michał Jerzy Wodujowski to taki ideał życia mojego. Ja bym te księżniczki ratował, jeździł na białym koniu. Życie bym oddał, wiecie, jak tam przyjechali, bycie straszni wszyscy, rewelacja. Ale kiedy opowiadałem i kiedy zderzaliśmy się z tymi rzeczywistościami życia, to się okazywało, że no właśnie, ja wcale nie jestem aż taki piękny i wspaniały i chyba bym nie potrafił i pewnie bym się nie odważył i tak dalej. Więc jakby weryfikowałem siebie w dużej mierze, weryfikowałem tą osobę, która jest ze mną w takim dobrym słowa tego znaczeniu, tak? Że poznawałem, a przez to powstawała też ta nic zaufania. Coraz grubsza i coraz grubsza. To
to nie znaczy, że człowiek w swoim życiu się nie zawiedzie na tym drugim. Że to zaufanie gdzieś tam się nie nadszarpnie, nie zerwie, bo ja sam sobie nie mogę ufać. Tak tu nawiązując też do tego, co było powiedziane wcześniej, tak poznaję sam siebie i ja sam sobie nie mogę też do końca we wszystkim ufać, ale tu jest ta kwestia też tej deklaracji, że chcę. Ja w to wchodzę z wszystkimi konsekwencjami, ufam ci, że w tym wytrwamy. To jest takie zaufanie fundamentalne, by się wydawało, tak? Możliwe w narzeczeństwie, bo wchodzeniu ze sobą nie. To fundamentalne takie właśnie, wiecie, narzeczeństwie jest możliwe, tak? Że ja chcę wytrwać z tobą i to ufam tobie, tak? Że będziemy w tym trwali. Na dobre i na złe i w narzeczeństwie, a potem w małżeństwie. To takie, to fundamentalne zaufanie. Reszta może nam się różnie przytrafić w życiu. Będziemy się mierzyć z różnymi rzeczywistościami w życiu. Nie znam tam siebie, nie znam jej do końca. 23 lata, znaczy w zasadzie to jesteśmy 28 lat ze sobą. I ciągle się dziwimy, tam człowiek rano wstaje, słuchajcie, tyle lat wstaje rano, patrzę, o. Poznaję na nowo, nie muszę się na nowo. Jest różne, bo zależy od dnia, słuchajcie, tylko potrafi być różne. Ciągle się poznaje przez 28 lat i ciągle jeszcze to potrafię zaskoczyć. Sam sobą, drugim człowiekiem, rzeczywistością, która nas nie tylko jest spotyka. Pani Małgorzata. Ja tak króciutko. Wydaje mi się, że nie umiałabym być z Rafałem, gdybym mu nie ufała. Że byłabym ciągle podejrzliwa, ciągle bym szukała jakiegoś drugiego dna, nie wiadomo co. Po prostu ja ufam mu bezgranicznie. Jeżeli wychodzi z domu, to nawet jeżeli nie wiem, gdzie jest, albo nie wraca na czas, to się absolutnie tym jakoś nie martwię, bo wiem, że widocznie coś go zatrzymało. Nie próbuję przekombinowywać, próbuję się uspokajać i mówić, nie no, zaraz wróci. Nie dzwonię co chwilę, nie sprawdzam. Po prostu też próbuję dać mu wolność. To jest też, mi się takie wydaje, bardzo ważne. Dajmy drugiej osobie wolność. To jest tak jak z takim piaskiem. Jeżeli mamy na ręce piasek i będziemy go ściskać z całej siły, no to on nam będzie wylatywał między palcami. A jeżeli zostawimy go na ręce luźnej, to ten piasek sobie będzie leżał. I teraz z tym zaufaniem właśnie. Wydaje mi się, że lepiej dać się zranić, niż ze swojego serca zrobić głaz i powiedzieć, ja już nikomu nigdy nie zaufam. I być takim głazem, który nie pozwoli tej drugiej osobie do siebie dojść. Więc mówię, dajmy się zranić, ale nie róbmy z siebie kamienia twardego. Z tego zaufania chciałbym przejść do tego, co może właśnie nadszarpnąć zaufanie, czyli kłótnia. I tutaj, no właśnie, temat się może nowo otwiera, ale niestety z konieczności musimy tak troszkę przejść dalej. Ojcze, z tej perspektywy też duszpasterza, który obserwuje tych młodych ludzi, jeszcze bardzo charakternych, bardzo chcących podbić świat, tak jak ojciec wcześniej o tym mówił, czy ta kłótnia może być przeszkodą w związku, czy zbyt częste kłótnie mogą być powodem do rozstania, czy raczej powinny być, czy to jest takie troszkę może kontrowersyjne, ale może warto się kłócić, może to jest potrzebne, żeby odróżnić ten dobry czas od złego, albo żeby poznać. Kłótnie są fajne. Poznaje się ludzi wtedy i wprawdzimy takie trochę oblicze. Godzenie się jest fajne. Powoli. Najpierw kłótnie. Więc kłótnie uważam, że są... Oczywiście to może być kamień do tego, że wieszamy uszy i toniemy i idziemy na dno, ale to może być też trampolina, która nas wniesie zdecydowanie wyżej, bo poznajemy się, właśnie mamy różnicę poglądów, które wpisane jest w relację damsko-męską, to są dwa tak odmienne światy, że nie da się nie kłócić, nie? Po prostu jak ktoś mówi, że my się tak kochamy i się nie kłócimy, to czeka na ten moment. To tylko na Facebooku. Czeka na ten moment, kiedy się pokłócicie. To chyba, nie wiem, czy to Karol Majster, czy Badeli mówił, że jak przyszła do niego para, prosząc go o to, żeby, czyli pobłogosławi ślub, to zadał mi jedno kluczowe pytanie. A czy wyście się chociaż raz już pokłócili? No i właśnie Pan Bóg rodny, nie, no my się tak kochamy, że się w ogóle nie kłócimy. No to ja Wam nie będę błogosławił tego, bo właśnie w życiu jeszcze nie przeszli ani jednej poważnej próby, że kłótnia tak naprawdę to jest próba tej relacji Waszej miłości. Czy potraficie się pogodzić? Czy potraficie sobie wybaczyć? Czy potraficie w ogóle zrozumieć drugą osobę, dlaczego się w ogóle pokłócili?
bo może on taki jest, może ona taka jest, a może za dużo gada, a on taki chór, nie wiem. Ale żeby zrozumieć, bo zobaczcie, kłótnia może wam pokazać zupełnie inne oblicze tego kogoś, kto jest obok was. Oczywiście może was zranić, ale nie myślę, że to w drugą stronę działa. Też można zranić, my też ranimy. Więc ja uważam, że kłótnie są fajne i jak ktoś przychodzi i mówi, że pokłóciliśmy się i nie wie, co dalej zrobić, a my, no to znaczy, to dobrze, że się pokłócili, a teraz trzeba dobrze to zrobić. Jak się pogodzić, to co właśnie Rafał mówi, że fajne jest godzenie. Godzenie też jest fajne. Jak obie strony chcą, czy chcemy tego pogodzenia, ale mówię, to jest pewna droga i uważam, że kłótnia, bo my patrzymy na nią strasznie negatywnie, że źle jest się kłócić, bo tak w domu jest wychowanie, nie? Nie kłócicie się, Pan Bóg tam palcem grozi, nie? Jak się pokłócicie, to ja wam dam i tak dalej. Nie, uważam, że to poszerza zdecydowanie horyzonty i daje nam też się poznać. To, co znaczy. I znowu mamy temat do rozmowy, słuchajcie. To, co cały czas się przewija w tych naszych różnych wypowiedziach, dialog, rozmowa, że znowu, jeśli kłótnia jest kłótnia, no to mamy znowu temat do rozmowy. W ogóle i czasami jak porozmawiacie sobie o tym, się okaże, że zupełnie jakąś błahostkę, że się to kłóci, nie? Że zupa była za słona, albo zimna, albo jeszcze coś innego, nie? Albo piwo nie było w lodówce, nie wiem. Więc kłótnia, ja uważam, że kłótnia to naprawdę jest wielka szansa dla kochających się osób, a nie tylko, że to jest porażka, że to jest nieudane, że jak się kłócą, to absolutnie nie. Oczywiście przy tym jest, kto wchodzi na drogę przemocy, no to wiadomo, że to jest wtedy bez sensu, nie? I to nie trzeba tego kontynuować, czy po prostu zerwać i szukać szczęścia gdzieś indziej. Natomiast uważam, że w wielu przypadkach jest to naprawdę szansa na coś niesamowitego, no bo dobrze jest się różnić. Nie będziecie, nigdy nie będziecie tacy sami. Znaczy, ty z niego nie zrobisz kobiety, a on z ciebie nie zrobi faceta. Będziecie zawsze ty kobietą, on facetem. To są dwa te różne światy i musicie je nawzajem próbować zrozumieć, a to nawzajem ho, ho, ho i jeszcze więcej. Tak, ja po części się oczywiście zgadzam z ojcem i uważam, są takie teorie, które mówią, że właśnie kłótnia pozwala nam też pozbyć się pewnego napięcia wewnątrz naszego ciała, pozwala jednak takie wyładowanie negatywnych emocji, ale z drugiej strony ja zawsze kłótnia traktuję jako takie pole bitwy, a na polu bitwy często uciekamy się do takich strategii, do których nigdy byśmy się nie chcieli uciekać i często mówimy te słowa, których naturalnie byśmy nie chcieli powiedzieć i których później bardzo żałujemy. Także też musimy mieć ogromną kontrolę nad tą kłótnią, nad tym, co mówimy, żebyśmy później po prostu tego nie żałowali i żeby nie okazało się, że tą drugą osobę bardzo skrzywdziliśmy. Ja też myślę, że większość takich napięć właśnie bierze się z tego, że po prostu wcześniej nie rozmawiamy. Jeżeli wcześniej potrafilibyśmy powiedzieć, co nas na przykład żeniło, co sprawia nam przykrość ze strony tej drugiej osoby, to często moglibyśmy tej kłótni po prostu uniknąć. Także myślę, że na początku rzeczywiście, jak ojciec tutaj powiedział, ważna jest ta rozmowa. Czasem kłótnia pomoże rozładować takie napięcie między parą, między małżeństwem, ale czasem może bardzo pogorszyć też ich relacje, bo powiemy coś bardzo przykrego albo zrobimy coś, czego naturalnie nie chcielibyśmy nigdy zrobić. Jak z perspektywy małżeństwa z ponad 20-letnim stażem to wygląda? Katarzys po kłótni? Ja myślę, że dalej się będę upierał, że najlepiej rozładowuje napięcie godzenie, że mimo tam, co tam kłótnia. Jak się człowiek godzi, to dopiero rozładowuje napięcie i wszystko tam jest fajne i dobra. Zresztą, słuchajcie, nie brońmy się, niejedno z nas jest efektem godzenia się naszych rodziców, a nie jest wcale złe. Rewelacja. Czemu nie? Ja oczywiście jestem daleki od tego, żeby was namawiać, kłóćcie się, żeby się godzić. Nie o to chodzi. Nie tędy droga. Poszedłbym trochę w taką stronę nie czepiania się może słów, ale jeżeli gdzieś tam nam się utrwala w głowie, że kłótnia, będziemy się kłócić, musimy się pokłócić, w sensie jakby szukać rozwiązania. To jest takie trochę, kiedyś jak mówili, że nie można powiedzieć, że ktoś jest niepełnosprawny, trzeba mówić inaczej sprawny. Wiecie, to gra słów, ja wiem, ale bardziej wolałbym myśleć o tym jak o kryzysie, tak? Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy myślimy, że będziemy teraz rozwiązywać sprawy, bo musimy się pokłócić i sprawy rozwiązać, a inaczej jak mamy nastawienie, że właśnie będziemy rozwiązywali ten kryzys. Ci ludzie są w kryzysie, nie? Ci ludzie są pokłóceni. Jest mimo wszystko taka świadoma różnica, i może nas to gdzieś motywować do jakichś takich określonych nastawień, nastawiania się do drugiej osoby. Nie? Zresztą kryzys
zawsze to nam trafi kryzys, nie ma takiej opcji. Tu w ogóle życie dwojga osób, i to nie ma znaczenia, czy to są przyjaciele, znajomi, dwie osoby ze sobą funkcjonujące prędzej czy później będą w jakimś kryzysie. Inaczej to nie będzie funkcjonowało. Ale co jest bardzo ciekawe, w językach wschodu kryzys, wiecie, oni takie domki rysują, te znaczki, tam chałupki, różne takie rzeczy. Kryzys to jest właśnie konflikt i szansa. Kryzys to jest konflikt połączony z szansą. Mamy jakiś konflikt interesów i problemy do rozwiązania, ale jest to szansa na przód, więc kryzys mi się lepiej kojarzy niż no właśnie ta kłótnia taka klasyczna. Chociaż tam właśnie w psychologii kiedyś było, że dobrze przeprowadzona kłótnia, czyli z rozwiązaniem. I dobrze przeprowadzona kłótnia z rozwiązaniem to jest taka, do której ona nie wraca po 20 latach i nie opowiada, że pamięta 20 lat temu, 18 lat temu, 16 lat temu, 15 lat temu. Dobrze przeprowadzona kłótnia to jest taka, która zakończyła się rozwiązaniem i już nie ma do czego wrócić. Jest higieniczna, taka dla psychiki w związku małżeńskim, czy w ogóle w związku mojego ludzi, tak? A my mówimy o małżeństwie sakramentalnym. Więc kryzysy tak, rozwiązywanie tak, gadanie tak, rozmawianie tak. Zadanie domowe, jako ciekawostka, żebyście sobie zobaczyli, poeksperymentowali, nie róbcie nikomu terapii, to nie o to chodzi. Ale to, co powiedział ojciec tutaj, w większości tych konfliktów i kryzysów to jest taka pierdoła, że się w ogóle nie myśli. Spróbujcie kiedyś popatrzeć na siebie, ale to będzie trudne. Może na sąsiadów tam w pokoju, czy na rodzinę, na kogoś takiego. O co się ludzie kłócą? O co mają właśnie te problemy ze sobą? Słuchajcie, bardzo szybko zobaczycie, że to właśnie był włos w zupie, że ona mi nie wrzuciła skarpetek do pralki, a mogła, przecież tak brała. Jakbyście powiedzieli potem tym ludziom, bo oni sobie w międzyczasie, i tu to było powiedziane, także w międzyczasie, poczucie jest takie, że jak mam problem i chcę go rozwiązać, to muszę tak dać po nerkach temu drugiemu człowiekowi, żeby krew poszła, wiecie, nie? I oni zaczynają od tego, że nie gotujesz mi smacznie, a twój dziadek się, nie wiem jak u nas to w Branicach się leczył, a twój, czy tam tworki, nie, czy inne jakieś zakłady psychiatryczne. Oni sobie takie rzeczy powiedzą, że jakbyście powiedzieli, że poszło o skarpetki czy o włosy w zupie, nigdy wam nie uwierzą. Nie, to bzdura, to jest niemożliwe. Każdy konflikt w większości wypadków zaczyna się od jakiegoś takiego punktu zapalnego. Nie? Mamy kryzys, mamy problem, chcemy go rozwiązać. Co nie jest łatwe, tu znowu nawiążę do siebie broni. To nie jest proste i nie jest łatwe, ale można przez 50 lat, czemu nie? I tu też a propos kryzysów i konfliktów, to właśnie to opacy i sakramentalnych związkach, bo ja jestem bliski już tam takiej rzeczywistości. Kiedyś była, nie wiem, czy słyszeliście, kiedyś była taka właśnie akcja, że 50 lat wielki tam jubileusz, impreza, przyjechali do pacy, radio, telewizja i prasa, bo to rzadkość jest, nie? 50 lat ze sobą wytrwali. No i któryś tam z takich moderatorów prowadzących pytania mówi, baco, powiedzcie, no ale 50 lat z jedną kobietą, to nigdy się nie chcieliście rozwieść, przecież to jest niemożliwe, nie? A baca tak myśli, patrzy na tą swoją, Packu, rozwieść to nigdy, ale zabić to parę razy dziennie. Chyba musimy już oddać głos do studia. Tak. Dziękuję wam bardzo za wypowiedź państwu. Tobie, Maćku, za przygotowanie tak wspaniałych, wyczerpujących pytań. Ja oczywiście zgadzam się w pełni z wszystkim, co by powiedział ojciec Mariusz, gdyby był włączony tutaj do panelu dyskusyjnego. Także... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszyscy wierzą, że ojciec Mariusz jest moim bratem rodzonym. Mamy wspólnych rodziców i mieszkam u niego, także muszę sobie propsy bić też. Także wiecie, tak. Ja mam pewną jeszcze sytuację, zanim zaproszę was na przerwę, jeżeli chodzi o robienie zdjęć. Kiedyś robiłem support w Pałacu Młodzieży w Katowicach Mariuszowi Kałamadze i potem on zaprosił mnie na taką kolację i wypłaciliśmy pieniądze z bankomatu. Pełna szła grupka takich młodych gimnazjalistów, to było pokolenie RLS, czyli tam do nich chodzili. I podeszli do Mariusza, czy mogą z nim zdjęcie, i było ich czterech. Dali oczywiście temu najmniej takiemu, który się odzywa, ten aparat, tak stanęli, tak patrzy i mówi, ej, a po co wam zdjęcie z bankomatem? I to takie było, Mariusz Kałamaga jest ten pan w żółtym sweterku taki. I... Dobrze, zapraszam was na 5 minut przerwy, 5 pytań. Pięć minut przerwy, pytania można zapisywać na karteczkach i oddać je pani. No
temacie nie powiedzieliśmy, jeszcze tylko dodam, że jeżeli ktoś chce zadać pytanie, żeby to sprawnie przebiegło, bo tutaj organizatorzy przewidują, że pytań będzie sporo, to żeby też napisać może prelegenta, który mógłby odpowiedzieć na to pytanie, bo jedno pytanie, cztery odpowiedzi, to już nie będzie tak na ten czas. Więc żeby sprawnie było i ktoś naprawdę miałby pytanie, to żeby napisać. Pan Rafał, pani Małgorzata, ojciec Jacek i pani Kinga.